Jest teraz czas na drugi. Czas na drugi referat. Pan profesor Piotr Morciniec jest profesorem teologii na Wydziale Teologii Uniwersytetu Opolskiego. Pełni tam również funkcję dyrektora Instytutu Nauk o Rodzinie i kieruje Katedrą Bioetyki i Etyki Społecznej. Tak? Był ekspertem w wieloletnim programie rozwoju medycyny transplantacyjnej przy ministrze zdrowia w latach 2010-2020. Jest autorem dwóch ważnych, wybrałem te dwie monografie, Etyczne aspekty transplantacyjnej terapii chorób neurozwyrodnieniowych, studium teologiczno-moralne oraz druga monografia, Bioetyka personalistyczna wobec zwłok ludzkich. Ostatnio rozpoczął wydawanie wspólnie z profesor Sigrid Müller serii wydawniczej Bioethics in Discussion. Ukazały się na razie 3 tomy. Diagnostyka prenatalna, demencja, wychowanie seksualne, a w przygotowaniu jest, moim zdaniem, bardzo ciekawy tytuł Neuroetyka. Jest członkiem organizacji specjalistycznych European Society for Research in Ethics oraz Polskie Towarzystwo Bioetyczne, członek założyciel i Association of Bioethics in Central Europe i też jest członkiem założycieli. Panie profesorze, bardzo proszę. Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję za zaproszenie, mam nadzieję, że jestem słyszalny. Cieszę się z takiej tematyki, nie ukrywam, że ponad ćwierć wieku zajmuję się transplantologią i staram się zabierać głos nie tylko z perspektywy osoby duchownej, ale przede wszystkim człowieka, któremu zależy na rozwoju tej dziedziny medycyny. Dzisiaj zgodnie z zadanym tematem zamierzam zająć się kwestią ksenoprzeszczepów, natomiast nie unikając konfrontacji, gdy idzie o teksty z profesorem, który mówił o wykorzystywaniu specjalistycznie przygotowanego materiału biologicznego zwierząt, chciałbym się jednak skupić na organach, ponieważ od lat współpracuję ściśle z Bankiem Tkanek w Zabrzu. Wiem, jakim dobrodziejstwem są chociażby wypreparowane świńskie zastawki w operacjach kardiologicznych, jak dużym dobrem jest aparat insulinopochodny wykorzystywany także od zwierząt. W ostatnich latach nowym wymiarem jest wykorzystywanie materiału zwierzęcego w okulistyce. Pan profesor mówił o wykorzystywaniu skóry. A więc myślę, że w przypadku implantacji tkanek czy komórek problem jest mniejszy. W niektórych przypadkach nie ma nawet potrzeby stosowania immunosupresji. Natomiast gdy idzie o wykorzystywanie organów, pan profesor mówi, że jest to być może odleglejsza perspektywa, czy odległa perspektywa odpowiedzialnego przeszczepiania organów i tkanek, ale przeszczepiania organów od zwierzęcych, ale myślę, że docelowo ten temat jest brany pod uwagę. Bardzo krótko podejmę wątek, który pani profesor Chyrowicz już rozwinęła, mianowicie u podstaw tej tematyki leży dotkliwy niedobór materiału przeszczepowego. Analizowałem różne raporty, jest taki raport sprzed 30 lat Szwajcarskiej Rady Naukowej, gdzie wśród kwestii szans, jakie wiąże, czy niesie z sobą ksenotransplantologia, na 8 kwestii, aż 5 dotyczy bezpośrednio albo pośrednio kwestii niedoboru materiału przeszczepowego. Oczywiście niedobór materiału przeszczepowego nie jest problemem etycznym. Problem etyczny wyłania się, kiedy zaczniemy myśleć dalej. To znaczy, nie możemy udzielić pomocy osobom w skrajnej potrzebie, których życie jest zagrożone. Nie możemy, mówię tak jak prokuratura, tak działamy w sprawie albo zajmujemy się sprawą, a nie orzekamy o winie konkretnej. W tym przypadku jednak ta niedostateczna pomoc medyczna pacjentom w skrajnej potrzebie jest rzeczywistym problemem etycznym, z którym należy się zmierzyć i nawet taki wybieg w stylu, no ponieważ nie mamy alternatyw dla allotransplantacji, no to w takim razie jesteśmy rozgrzeszeni. Otóż nie.
Wydaje się, że u początku serotransplantologii było znalezienie antidotum na to nieetyczne odmawianie pomocy chorym w skrajnej potrzebie. Zresztą pan profesor Emeritus wspominał o tym, że cena jest, nie gra roli, tak, kiedy ratujemy życie człowieka. Ja rozmawiałem z profesorem Piecuchem niedawno, jak w sobotę w Zabrzu. On był przy pierwszym polskim przeszczepie serca przeprowadzonym przez profesora Religę. I to zawsze wynika z tej dramatycznej sytuacji, kiedy chcemy pomóc człowiekowi, którego życie wisi na włosku, mówiąc bardzo kolokwialnie, i sięgamy po ostateczne. Tak? Natomiast myślę, że transplantolodzy są jedną z tych grup medyków, którym naprawdę na ratowaniu życia każdego człowieka zależy. I teraz trochę reminiscencji. Otóż pierwszy artykuł na temat ksenoprzeszczepów napisałem w 2001 roku i nieco się uśmiechnąłem, kiedy otrzymałem od Państwa zaproszenie, ponieważ ten pierwszy artykuł ukazał się w poznańskich studiach teologicznych, a więc dokładnie po 20 latach wracamy do tej i na nowo próbujemy, czy próbuje się przyjrzeć jej od strony refleksji bioetycznej. Otóż mam wrażenie, że niewiele się w tej refleksji etycznej zmieniło na przestrzeni tych 20 lat. W związku z tym można by pytać, czy warto podejmować tą problematykę. Otóż odpowiadam, że tak. To z kilku względów. Dojdą one po drodze do głosu. To, co wydaje się być poznawczo ciekawe, to to, że mierzymy się z działaniem o bardzo wielopłaszczyznowej złożoności, przy którego ocenie moralnej nie ma prostych rozwiązań, ani jednoznacznych odpowiedzi. Wystarczy pominięcie jednej istotnej składowej albo jej zignorowanie, na przykład praw zwierząt, to wnioski, do których będziemy dochodzić, będą wnioskami bardzo uproszczonymi, a czasami wręcz nietrafionymi. Co też tłumaczy, dlaczego na temat ksenotransplantologii mamy tak rozwieszne opinie od totalnego odrzucenia aż po całkowitą akceptację. Nowszych artykułów, które rzuciły mi się w oczy, jest artykuł z 2018 roku o dość prowokacyjnym tytule Etyczne odrzucenie ksenotransplantologii zapytania. Potencjał i wyzwania związane z wykorzystaniem chimer, człowiek, świnia, do tworzenia narządów przeszczepów. Myślę, że tego typu stawianie sprawy i zwracanie uwagi na to, że słowa, które w odbiorze społecznym budzą bardzo mocne reakcje, jak na przykład słowo chimera, będą także miały wpływ na dyskusję, zwłaszcza w przestrzeni społecznej. Ale rozpocznijmy od pierwszego punktu elementu, mianowicie ten, jak to nazwałem, modelowa złożoność ksenotransplantologii. Chciałbym się odnieść do dwóch dokumentów, które jakoś tam ukierunkowały moje myślenie. Pierwsze to opublikowane raporty albo opinie wykonane dla niemieckiego Bundestagu, który tą tematyką się zajmował, a drugi to projekt badawczy Europejskiej Akademii do spraw badania następstw postępu technicznego. Te dwa dokumenty, czy te dwa raporty kilkusetstronicowe pokazują, czy pozwalają zobaczyć no właśnie to bogactwo czy złożoność. Twierdzą autorzy pierwszego z tych raportów, że ksenotransplantacje są prawdopodobnie najbardziej prominentną i z perspektywy prawnej i etycznej najbardziej kompleksową próbą rozwiązania problemu niedoboru materiału przeszczepowego. Owa kompleksowość jest tu szczególnie istotna. Quante, jeden z autorów z tej grupy badawczej Europejskiej Akademii, mówi, że należałoby uwzględnić trzy grupy roszczeń albo praw, jeżeli tak to nazwiemy, roszczenia nieludzkie, roszczenia ludzkie oraz wynikające ze sprawiedliwości rozdzielczej. Siostra profesor o tym w ostatnim elemencie wspominała dość dużo, więc pozwolę sobie go w moim przedłożeniu pominąć. Kiedy mówimy o roszczeniach nieludzkich, zwracamy uwagę na prawa zwierząt, prawa gatunków i prawa natury, tak żeby brzmiała to, o czym pani profesor mówiła. Gdy idzie o drugą grupę, czyli o roszczenia ludzkie, z jednej strony mamy interesy bliskich, interesy biorcy, interesy jego bliskich i interes społeczeństwa jako całości. Ten ostatni dojdzie także dość mocno do głosu. Wyniki analiz, piszą autorzy, należy każdym z obszarów zestawić razem, kompleksowo rozważyć i wyciągnąć holistyczne wnioski. Zadanie wyraźnie niełatwe. Pytanie, które stawiają badacze z Akademii
Europejskiej rozpoczynają od listy wątpliwości, które rodzą się na poziomie antropologicznym. Otóż pytają oni, czy implantacja zwierzęcego materiału biologicznego, zwłaszcza organów do ciała człowieka, nie przekracza antropologicznych granic. Słyszeliśmy wiele na temat natury i naturalności, dlatego pozwolę sobie tylko, przypominając raz jeszcze słowo klucz, które się pojawia, że mamy do czynienia z chimerami międzygatunkowymi, że nie jesteśmy w stanie albo nie potrafimy udowodnić, że przekracza się granice natury. Dochodzi do przekroczenia nie granic natury, ale do przekroczenia granic w obrębie. To myślę, że takie postawienie sprawy pozwoli nam przeskoczyć jeden z tych wątków szeroko analizowanych wcześniej. Drugi element, który się pojawia, to jest pytanie o godność osoby biorcy, czy nie dochodzi do jej naruszenia, do jej zawłaszczenia. Istotna kwestia dotyczy tu zakazu instrumentalizacji biorcy, a więc zagwarantowania mu prawa do samostatnienia. Ten temat jeszcze podejmę w dalszej części. Natomiast to, co warto zauważyć, że nie dochodzi do naruszenia godności osoby biorcy, ponieważ biorca akceptuje tą formę działania, no będąc w totalnym zagrożeniu życia i w związku z tym decyduje się na ingerencję eksperymentalną, z którą mamy tutaj do czynienia. Z drugiej strony każdy pojedynczy podmiot może odrzucić implantację organu zwierzęcego jako niezgodną na przykład z jego pojmowaniem godności, ale tą decyzję podejmuje tylko dla siebie. Gdyby ją próbował narzucić innym, to byłby to zarzut, zamach na ich godność, tak? Czyli mamy bardzo wyraźnie rozdzielone role. Natomiast sam problem zgody jest o wiele bardziej złożony. Dla mnie to jest jeden z tych momentów bezradności bioetycznej. Do niego dotrę za chwilę. Tu tylko sygnalizuję, że zastrzeżenie budzi pierwszy z wymogów, mianowicie wyczerpujące poinformowanie w przypadku wielu niewiadomych, które do dziś wiążą się z tą terapią eksperymentalną. A drugi problem to będzie problem podmiotu tej zgody. No i trzecie pytanie, które stawiają autorzy z Akademii Europejskiej, to jest pytanie o tożsamość biorcy. Ze zmianą tożsamości biorcy mamy do czynienia wtedy, kiedy podmiot i jego otoczenie diagnozują znaczące dla tożsamości różnice. Wydaje się, że można sfalsyfikować takie zastrzeżenie, ponieważ skutkiem pozyskania przeszczepu nie jest powstanie organizmu transgenicznego, gdyż DNA tenotransplantatu nie wchodzi w genom biorcy. Owszem, posiada pewien fragment swojej tkanki, natomiast ma rację siostra profesor, podkreślając mocno kwestie psychologiczne. Ja bym dodał także kwestie psychologii społecznej, ponieważ od akceptacji przez społeczeństwo będzie zależało, czy pacjent będzie czuł się dobrze tak w swoim funkcjonowaniu. Tu jedno tylko zastrzeżenie dotyczące tożsamości, ponieważ nie wybrzmiało, chciałbym go mocno zaakcentować. Otóż pierwsza wypowiedź Kościoła katolickiego nowoczesna na temat przeszczepów to jest wypowiedź Piusa XII z lat 50. minionego wieku. I o ile nie ma tam odrzucenia możliwości przeniesienia tkanek między gatunkami, to papież od razu dodaje, że istotne jest to, o jaki rodzaj tkanki. Ten sam zarzut, czy to same zastrzeżenie mamy przy allotransplantologii. Mianowicie, gdyby, to jest wypowiedź Piusa XII, gdyby przeszczepiać powiekowi zwierzęce ponady płciowe, to naruszylibyśmy tożsamość prokreacyjną biorcy. I tego typu implantacja powinna być radykalnie odrzucona. I myślę, że z takim postawieniem sprawy chyba możemy się zgodzić. I proszę zobaczyć, że Państwa, mówię już od ładnych kilku minut i na razie zajmuję się tylko fundamentem analizy etycznej. Dopiero na tej bazie można postawić pytanie zarówno o podjęcie działania albo zaniechanie tego działania, analizując trzy kwestie, mianowicie kwestie celów, kwestie stosowanych metod i kwestie skutków. Spróbujemy wykorzystać te wątki w dalszej części. Dlaczego piszę, albo dlaczego zatytułowałem wystąpienie Etyczna bezradność?
Otóż chodzi o zdiagnozowane, może ktoś ze mną nie zgodzić, o zdiagnozowanie brak odpowiednich narzędzi etycznych do rozstrzygania niektórych pojawiających się kwestii. Bo prędzej czy później pojawi się pytanie o ryzyka, szanse, jakie niosą ze sobą przeszczepy międzygatunkowe. A myślę, że jakkolwiek będziemy doceniać wszelkie sukcesy i możliwości, warto zauważyć ryzyko indywidualne i zbiorowe, które nie do końca daje się rozwiązać tradycyjnym odwołaniem się do świadomej zgody biorcy. Ale zacznijmy od punktu wcześniejszego. Otóż w dyskusji dość często pojawia się zarzut, że w ramach ksenotransplantologii narządów dochodzi do zakwestionowania dwóch fundamentów allotransplantologii. Mianowicie tam naród był postrzegany jako dar, a pacjent był dla medycyny na pierwszym miejscu. Gdy idzie o ten pierwszy punkt, to już wybrzmiało. Myślę, że byłoby karykaturą mówienie o zwierzęciu jako o dawcy daru. W związku z tym w literaturze przedmiotu coraz częściej czytam, że jest to źródło organu. Jest to w nazwie już instrumentalizacja, do której trzeba potem się odnieść, mówiąc czy rozważając kwestię etyki zwierząt. Ale no, na pewno kwestionujemy kwestię darów jako tak. I tu chciałbym przytoczyć apokaliptyczną perspektywę, którą jeden z amerykańskich autorów malował już w 1997 roku, teraz cytuję. Metafora daru, już kwestionowana, ulegnie w związku z ksenotransplantologią dalszej erozji. Organy będą towarem, który można kupić i sprzedać. Donacja staje się pojęciem obcym. Altruizm, do niedawna przeceniany, nie będzie miał zastosowania. A dzielenie się organami trzeba będzie nazwać handlem. I kontynuując, odnosi się do tego drugiego założenia, mianowicie do pacjenta, który był na pierwszym miejscu. Cytuję. Zgoda oczywiście nie dotyczy zwierzęcia. W przypadku biorcy i osób pozostających z nim w bliskiej relacji będzie to raczej umowa niż świadoma zgoda. Przymus pojawi się, gdy chory będzie musiał poddać się na procedurę monitorowania. Wymagane będą badania pośmiertne. Ufność zostanie naruszona. Rodzina zostanie objęta także stałym monitoringiem. Odnośnie do pierwszej kwestii sygnalizuję jedynie skrótowo, że jeżeli by ten scenariusz, powtarzam, apokaliptyczny się rozwijał, to nie, znaczy dość konsekwentnie zaskutkuje to zwiększeniem niedoboru materiału transplantacyjnego. A przecież ksenotransplantologia miała pomóc w poszukiwaniu alternatyw. Gdyby takie mechanizmy antydarowe powodowały kontraproduktywność rozwoju transplantologii przez zakwestionowanie altruistycznego daru, no to byłby wątpliwy tak jej charakter służący transplantologii taki. Cytuję wypowiedź jednego z autorów. Lekarstwo na niedobór organów przeszczepu stało się wtedy cizną dla transplantologii. Tu pojawia się drugi wątek, mianowicie czy organy zwierzęce stanowią formę bridgingu, czyli rozwiązania przejściowego, czy też mają być docelowym organem, który służy człowiekowi w wieloletnim przeżyciu. To pytanie jest jak najbardziej zasadne. Zresztą przedmówcy już zwracali uwagę na krótkość przeżycia z organem zwierzęcym w większości przypadków. Otóż gdyby ksenoorgany stanowiły tylko formę bridgingu, to znowu absurdalnie nie rozwiążą one kwestii niedoboru organów, tylko ją zwiększą, ponieważ część pacjentów, którzy dotychczas umierali, ponieważ zabrakło dla nich organów, przeżyli. Ale z drugiej strony potwierdza się tu dobroczynna rola ksenotransplantologii, bo zagrożone życie pacjentów jest ratowane. Gdybyśmy zastosowali drugie rozwiązanie, że organy zwierzęce są docelowym ksenoorganem, który będzie, z którym pacjent będzie żył przez długie lata, to można by traktować ten zabieg jako nie pomostowy, ale docelowy. Natomiast pojawia się dość duży zarzut części autorów,
widma industrializacji transgenicznych zwierząt. I nie wiem, czy to troszeczkę nie wybrzmiewało w wypowiedziach przedmówców, kiedy mowa była o wielkich hodowlach świń, które mają być dawcami tego materiału. Tu znowu pojawia się, no samo pytanie, które wcześniej było, czy w takim razie nie pojawi się zarzut, że cel działań celotransplantologicznych nie jest ratowanie życia, ale merkantylne profity. To byłoby szkodliwe dla transplantologii, gdyby takie podejrzenie się pojawiło. Tam pewne hasła, nie rozwiązuję ich do końca, ponieważ to jest sprawa z długości czasu, który jest do dyspozycji. Czy ksenotransplantologia jest jedyną alternatywą ratowania życia w przypadku niedoboru organów? To jest chyba pytanie rozstrzygające. Obydwa wykłady, zwłaszcza wykład profesora Jemielitego, za który bardzo serdecznie dziękuję, za obydwa zresztą, bardzo poszerzają perspektywę, wyraźnie pokazuje, że chyba idziemy jednak w trochę innych kierunkach, gdy idzie przynajmniej o narządy. Znowu rozmawiałem z fachowcami w Zabrzu i mówią, że wydaje się, że gdy idzie o organy, to dwie melody przyszłości, jedna to jest rekonstrukcja organu albo nazwijmy to znowu potocznie uleczenie przy pomocy komórek macierzystych, a drugi kierunek to jest kierunek wykorzystywania, przepraszam za słowo, protez, tak, urządzeń mechanicznych, które są coraz bardziej optymalizowane. Jeżeli w takim razie to nie jest, czy nie byłaby jedyna alternatywa ratowania życia, no to staniemy przed problemem kilkoma problemami. Problem pierwszy to będzie etyka zwierząt, no tylko przez moment, jak zdążę. Natomiast dwa inne to jest kwestia immunotolerancji oraz kwestia ryzyka infekcyjnego, które wydają się nie być do końca rozwiązane, nawet mimo uspokajających informacji, że dobrze sobie radzimy z wirusami. Ale najbardziej interesuje mnie jako poznawcza, teoretycznie poznawcza kwestia, pytanie o zgodę biorcy. Przy bardzo kompleksowej immunosupresji i ograniczeniu czy możliwości zainfekowania człowieka wirusami odzwierzęcymi pojawia się pytanie, czy tak do końca możemy wyłączyć zarzut, który werbalizowano w ostatnich 20-leciach wiele razy, czy nie idziemy w kierunku puszki Pandory albo inaczej AIDS numer 2. Gdyby się okazało, że zoonozy, czy ksenozoonozy w tym przypadku mogą w jakiś sposób nas dotknąć. Otóż większość autorów twierdzi, że punkt ciężkości w dyskusji etycznej zmienił się z pytania o poprawność wykorzystywania zwierząt do coraz bardziej docenianego niebezpieczeństwa owych ksenozoonoz, które powstają w kontakcie dla osoby, która przyjęła organ, dla jego bliskich i dla ogółu społeczeństwa. Już tak tylko jednym zdaniem dla przypełnienia, zoonoza to jest choroba odzwierzęca. Najbardziej nam znane w ostatnim czasie to jest chociażby borelioza, tak, albo ścieklizna. Natomiast w przypadku ksenozoonoz mielibyśmy do czynienia z przeszczepami obcogatunkowymi, gdzie ten wirus zostaje przeniesiony do organizmu człowieka. No to jest oczywiście pytanie o etyczną ocenę skutków działania. Natomiast pytanie, to o którym wspomniałem, najbardziej intrygujące, to jest kwestia modelu świadomej zgody. Na informed consent na razie pacjenta składa się informacja o naturze, rozmiarach, ryzyku, istniejących alternatywach, a następnie zgoda samego pacjenta, probanta. Dobrze. Pacjent odnosi korzyści, w związku z tym możemy zrozumieć, że pewne rzeczy będzie musiał zaakceptować. Ale już informacja jest nie do końca pełna, bo jest wiele niewiadomych, jak to w działaniach eksperymentalnych. Ale drugi problem, który się pojawia, o którym się dość rzadko mówi, to to, że prawa pacjenta zostaną w niejednym punkcie ograniczone, do czego za chwilę wrócę. Więc już tam pacjent miałby niejaki problem, jeżeli się okaże, że dożywotnio będzie na przykład musiał być monitorowany. Nie można też nie zauważyć, że biorca organu zwierzęcego ponosi nieproporcjonalnie wysokie ryzyko
jeżeli poddawany jest mocnej immunosupresji, a jest. Zwłaszcza, jeżeli to nieproporcjonalne, moim zdaniem, ryzyko zestawienie z krótkim przeżycia z organem zwierzęcym. Wątpliwość idzie dalej, kiedy pytamy o możliwe ryzyko dla osób trzecich, a więc najpierw do kontaktujących się z biorcą, a później do społeczeństwa, na skutek ewentualnego przeniesienia, jak się mówi w literaturze, przedmiotów retrowirusów, wirusów persystentnych, nie wiem, jak to tłumaczy na polskie, mówi się, że to są wirusy trwałe o drugim okresie intubacji, tak? I mogłoby się wydawać, że ciężkości zostaje przeniesione z etyki indywidualnej na etykę społeczną w tej dyskusji. Nic bardziej błędnego. Zobaczmy, jak wyglądają prawa podstawowe pacjenta, który mimo iż jest beneficjentem tej ewentualnej ingerencji przeszczepowej, to musi wyrazić zgodę na zakaz poruszania się, swobodnego poruszania, wyboru miejsca pobytu, wolność od kontroli, ochronę danych osobowych. Te mechanizmy monitorujące zostają prawdopodobnie przeniesione także na osoby przynajmniej z nim na stałe przebywające. Niektórzy autorzy piszą wprost o nadzorze nad pacjentem, który bardzo wyraźnie kontrastuje z autonomią chorego. Jakie jest rozwiązanie, ponieważ jeżeli pacjent ma pozostać wolnym podmiotem, no to trzeba mu coś zaproponować. Otóż Szwajcarska Akademia Nauk Medycznych proponuje zamiast informed consent, informed contact, to znaczy zobowiązującą i nieodwołalną zgodę pacjenta po pełnym poinformowaniu. Można się burzyć. Ale jeżeli zobaczymy drugą stronę medalu, mianowicie jeżeli będziemy obstawać w wolnej zgodzie pacjenta z możliwością odwołania, to możemy narazić społeczeństwo na ryzyko katastrofy epidemicznej, jeżeli tenozoonozy nie zostały, czy nie zostaną całkowicie usunięte na zasadzie wręcz dogmatycznej, że czegoś takiego nie ma. Ponadto, przeglądając wiele raportów, nie znalazłem jednych twardych danych dotyczących okresu izolacji biorcy, częstotliwości badań, a więc informacja przekazana biorcy i społeczeństwu jest informacją także nie do końca wyczerpującą. Wiadomo, że część odpowiedzi leży na pewno po stronie immunologii i wirusologii, ale byłoby dobrze, gdyby biorca miał także możliwość wniesienia się do owych twardych danych. Jak długo, jak często i jakie prawa moje będą ograniczone ze względu na ryzyko. Oczywiście teraz należałoby zapytać, w jaki sposób zarządzać owym ryzykiem. Otóż wielkość ryzyka i stopień ciężkości ewentualnej infekcji to były te dwie dane, które mogłyby nam odpowiedzieć czy podpowiedzieć, jak do tego problemu podejść. Tylko w tekście drukowanym zaproponować przypomnienie tych powszechnie obowiązujących zasad: wysokie ryzyko, niewielka ciężkość, niewielkie ryzyko, dość powszechne dotykanie pacjentów i tak dalej. Więc prawdopodobnie ten problem będzie problemem, z którym etyka w jakiś sposób będzie się musiała zmierzyć. Próbując go nazwać jeszcze raz, podsumowując, chodzi o konflikt indywidualnych korzyści, jeżeli takie są, ratowanie życia biorcy, ze zbiorowym ryzykiem. A więc o potrzebę rozważenia między niewątpliwym dobrem zachowania indywidualnego życia, a kolektywną ochroną zdrowia. Jeżeli miałoby to ryzyko dotyczyć społeczeństwa jako takiego, no to pytam o świadomą zgodę zbiorową, czyli tak zwany kolektywny informed consent. Na ile mamy wypracowane modele, które będą wystarczająco adekwatne i rozwiążą ten problem? Otóż jeżeli będziemy mieć do czynienia z niewielkim ryzykiem, to problemu większego nie będzie. Natomiast przy poważnym ryzyku, dużym prawdopodobieństwie wystąpienia, pojawia się nam problem uzyskania konsensusu zbiorowego, który wydaje się nie do przeskoczenia. Mianowicie ta część społeczeństwa, która nie jest zdolna do wyrażenia zgody. Kto w ich imieniu miałby zaakceptować tak ryzykowne działanie?
Mamy więc do czynienia, jak widać, ze szczególną strukturą tego działania i w moim odczuciu z nową jakością zadania etycznego. Ponadto ryzyko nie jest czynnikiem jednorazowym, ale posiada charakter notoryczny, kontynuacyjny. W związku z tym pojawiłyby się, czy powinny się pojawić także stałe mechanizmy kontroli tego konsensusu i mechanizmy korygujące, regulujące. Każdy z tych elementów wymagałby jakiegoś działania. Oczywiście drogą na skróty jest powiedzenie, sprawę rozwiąże Komisja Bioetyczna. My wiemy, że nie rozwiąże wszystkich spraw, zwłaszcza gdy idzie o stały monitoring i o stałą rolę mechanizmu konsensusu. W ostateczności jednak, gdy idzie o ten wątek bezradności, wydaje mi się, że mimo wszystko przechodzi jednak z tej analizy etycznej analizy dotyczącej indywiduum do analizy społeczno-etycznej tego problemu. Pani profesor wspomniała o tezie Dietmara Mita. Ja przed laty jakoś tam mierzyłem się z tym wątkiem, czy ksenotransplantologia stwarza nowe problemy. Moim zdaniem akurat na poziomie etycznym ksenotransplantologia nie tworzy nowych problemów, ale uświadamia nam problemy niezreflektowane dotychczas. I grzechem, w cudzysłowie, wielu nowych technik i osiągnięć medycznych jest przede wszystkim obnażanie braków w naszej refleksji etycznej i potrzeba zmierzenia się z nowymi modelami, jak na przykład kwestia informed consent, czy kwestia zbiorowego informed consent w kwestiach wspomnianych wyżej. Poszerzając troszeczkę perspektywę, ponieważ to tak obiecałem, chciałbym także przywołać stanowisko etyki teologicznej. Profesor wspominał na początku o tym, że żadna z wielkich religii monoteistycznych nie wystąpiła przeciwko transplantologii, przeciwko transplantacjom. Trzeba powiedzieć więcej, żadna religia monoteistyczna nie wystąpiła przeciwko transplantacji organów zwierzęcych. Jest to o tyle ciekawe, że nawet duchowni islamscy i radni nie zgłaszali zastrzeżeń do tej przeszczepów, a przecież organy są rutynowo pobierane, przynajmniej w ostatnim czasie, od świni, która w tych religiach uchodzi za zwierzę nieczyste. Gdy idzie o wypowiedzi autorytetów katolickich, to jak mówię, pierwszym był Pius XII papież, który taką warunkową akceptację ksenotransplantologii zastosował. I w tym miejscu chciałbym dorzucić jeszcze jeden wątek, ponieważ mówię o świni jako o oczywistym źródle organów. Wydaje się, że poza problemami już wspomnianymi wyżej, że prymaty są bliskie nam, te się odczuwali w sensie innych problemów i są chronione, w związku z tym nie byłyby właściwym źródłem. Ale proszę Państwa, także w kwestii, do której odnosiłem, mianowicie zoonoz, jest ta bliskość, to pokrewieństwo między naszymi gatunkami też może być zagrożeniem, a nie pomocą w wirusologicznej ochronie społeczeństwa przed ewentualnymi chorobami od zwierzęcych. Idzie o stanowiska aktualne, idzie o katolickie stanowiska aktualne czy chrześcijańskie, to chcę zwrócić uwagę na dwa dokumenty i na dwa rozwiązania, które proponuje się w nich. Pierwszy to jest dokument papieski Akademii Pro-Life, Akademii Nauk Papieskiej, która w 2001 roku wydała swoją ekspertyzę dotyczącą ksenoprzeszczepów. I drugi dokument, bardzo instruktażowy, co prawda z roku 1998, ale autorstwo Grupy Roboczej Kościołów Katolickiego i Ewangelickiego w Niemczech, dokumentu, który dość dokładnie analizuje zarówno stronę medyczną, psychologiczną, etyczną i światopoglądową, gdy idzie o ksenoprzeszczep. We wprowadzeniu do tego dokumentu kościołów niemieckich twierdza się, że wartościowanie etyczne ksenotransplantologii w zasadzie nie odbiega od porównywalnych przypadków z zakresu całej etyki medycznej. Ponieważ jednak pojawiają się możliwe do zdiagnozowania poważne ryzyka i zagrożenia, ksenotransplantacje u ludzi są dopuszczalne etycznie tylko wtedy, gdy ryzyko zostanie sklasyfikowane jako dopuszczalne przez niezależne organy, no i wskazują tu
komisję bioetyczną. Jaka byłaby rola wspólnot wyspniowych? Nie mamy kompetencji do medycznego diagnozowania ryzyka, ale powinniśmy badać procedury oceny tego ryzyka oraz monitorować ich przestrzeganie. Myślę, że takie postawienie sprawy jest do zaakceptowania. Eksperci tej wspomnianej grupy kościołów niemieckich wskazują na możliwe do zdiagnozowania ryzyka, o których wspominałem wyżej. Ich paleta rozciąga się od infekcji zoonozami, przez wątpliwości dotyczące czasu przeżywania z organem zwierzęcym, przez kwestie zwierząt, sprawiedliwości rozdzielczej, aż po zagrożenie gotowości do dawstwa, czyli to, o czym mówiono w kontekście apokaliptycznym wręcz, zakłócenie gotowości do dawstwa organów ludzi w zmienionym krajobrazie medycznym, a także problemu akceptacji i transplantacji przez biorców. I tu mówi się technicznie o problemie chimerycznej tożsamości, ale także akceptacji psychicznej, psychologicznej dla bliskich i dla całej populacji. Celem tych analiz jest, jak piszą autorzy, zadbanie o to, aby granica między eksperymentem terapeutycznym a eksperymentami na człowieku nie została zatarta. Wyraźnie dochodzi do głosu doświadczenie historyczne niemieckie eksperymentów na ludziach, przed którymi próbują się bardzo wyraźnie bronić i od nich odcinać. Zaproponowane w dokumencie podejście jest trochę inne niż we wcześniejszych analizach czy sformułowaniach. Mianowicie autorzy stwierdzają, czy grupa robocza stwierdza, że można zmapować konflikty etyczne związane z ksenotransplantologią. I za takie konflikty uważam: konflikt między prawem człowieka do życia a prawem zwierząt do życia, albo nazywając to inaczej, solidarność międzyludzka i między stworzeniami, szczególnie akcentuje się tu manipulacje genetyczne dotyczące zwierząt. Drugi konflikt wywołany różnicą między postrzeganiem ksenoprzeszczepów przez osoby beneficjentów, a więc uratowano życie, i osoby, których to nie dotyczy. I proponują jako rozwiązanie, jedynie komunikacja stron może wyjaśniać te wątpliwości. Po trzecie, konflikt spowodowany wyobrażeniem sobie narządu zwierzęcego w ciele człowieka. No i tu mamy to, o czym pani profesor wspominała, tożsamość społeczna, tożsamość biorcy i akceptacja społeczna dla biorcy. I tu prawdopodobnie kwestia porady psychologicznej jako bardzo istotna. I ostatni konflikt to jest konflikt między akceptacją własnej skończoności wyznaczanej przez cielesność, a przekraczaniem granic za wszelką cenę, jeżeli uznamy działania przeszczepów międzygatunkowych za działanie na wszelką cenę, co także należałoby udowodnić. Oczywiście po tej stronie będą indywidualne motywy światopoglądowe albo religijne, w związku z tym po drodze wspominałem już o tym, że indywidualna jednostka może zrezygnować organu zwierzęcego z jakichś powodów, które dla niej są istotne. Papieska Akademia Nauk próbuje pokazać trzy problemy najistotniejsze i wątpliwości natury bioetycznej. Te trzy problemy, proszę zobaczyć, jak bardzo one się składają w obydwu dokumentach. Pierwszy to jest dopuszczalność ingerencji człowieka w porządek stworzenia. Drugi to jest etyczna akceptowalność wykorzystania zwierząt w celu zwiększenia szans na przeżycie ludzi. I trzeci, możliwy obiektywny i subiektywny wpływ, jaki narząd ptaka może mieć tożsamość biorcy będącego człowiekiem. Uwaga, istotny jest także element subiektywnego wpływu, a więc subiektywnego odbioru. Mamy ten problem także w allotransplantologii, gdzie część osób mówi, że mają odczucia czy wydarzenia związane z dawcą organów. Na przykład odsyłam do amerykańskich stron, które się tym problemem zajmują. Gdy idzie o ten drugi dokument, to zagadnienia bioetyczne skoncentrowano przy dwóch, czy na dwóch. Pierwsze to jest etyka ryzyka. I myślę, że metodologicznie bardzo istotne jest to, że najpierw trzeba dokonać oceny ryzyka, a potem jest kwestia zarządzania. I to ryzyko odnosi się
do niebezpieczeństwa infekcji, zoonozy oraz do korzystania z transgenezy i zmodyfikowanych zwierząt, jeżeli takie niebezpieczeństwa istnieją. Te kwestie ryzyka w całej ich złożoności przekładają się oczywiście potem na kwestie zgody, czym już była mowa wcześniej. I ostatni wątek, nie bardzo wiem, ile mam jeszcze czasu, ale spróbuję go tylko dotknąć. To jest kwestia etyki między człowiekiem i zwierzęciem. Dlaczego akurat ten wątek wybieram? Ponieważ wydaje się, że zwłaszcza stanowisko chrześcijańskie najbardziej chyba ewaluowało w ostatnim okresie i sformułowania i tezy oczywiste zdają się w obecnym czasie nie być oczywiste. Otóż specyfika ksenotransplantacji bierze się najpierw stąd, że dochodzi do spotkania w nowy sposób świata człowieka ze światem zwierząt. Ksenotransplantację czynią zbiorcy konglomerat materiału dawcy, klinicznie zwierzę i biorcy człowiek. Już ten fakt domaga się tego zagwarantowania, że ta biologiczna wyjątkowość zostanie odniesiona do samego dawcy, a więc w żaden sposób nie będzie przekazana i tu uwaga pisa 12 najbardziej zasadna. Taka gwarancja jest konieczna ze względu na prawa przyszłych pokoleń. No a przy okazji pojawiają się punkty styczne ksenotransplantologii z inżynierią genetyczną, z której pomocy czy usług się korzysta. Gdyby na tej optyce poprzestać, to byłaby ona wyraźnie redukcyjna. No i trzeba się uczciwie przyznać, że to było dominujące w cywilizowanej przynajmniej Europie przekonanie o prawie człowieka do swobodnego wyzyskiwania zwierząt. Natrafiłem na pozycję ciekawą z punktu poznawczego różnych filozoficznych odsłon mierzenia się z pozycją zwierząt na przestrzeni wieków. W kontekście także przeszczepów międzygatunkowych. Już niemiecki filozof Dahl taką monografię popełnił. To, co jest ciekawe, to, że punktem wyjścia w analizie stanowisk jest skrajny antropocentryzm chrześcijański. Natomiast po drugiej stronie, w punkcie dojścia, mamy Schweitzera, buddyzm, Singera, Regana. Myślę, że gdyby przyjrzeć się aktualnemu stanowisku katolickiemu, to miałoby szansę znaleźć się po tej drugiej stronie, a więc uznającej status moralny zwierząt. Upraszczając, to widzenie, które było dzięki Bogu za sobą, że człowiek jest koroną stworzenia, w związku z tym panować, żeby nie powiedzieć, wyzyskiwać świat zwierzęty, myślę, że mamy za sobą. Używanie do tej roli argumentu, że człowiek jest obrazem Boga, więc może nad wszystkim panować, jest uzurpacją, ponieważ panowanie w stylu Boga jest panowaniem innym, chroniącym, a nie wyzyskującym. Przy tej wcześniejszej optyce argumentacja, zresztą przywołała ją pani profesor Kierowicz, wychodziła głównie z hasła, że gra się rolę Boga. Medycy, osoby ingerujące grają rolę Boga i zaburzają postęp stwórczy. Świadomość ekologiczna rosnąca w ostatnich dziesięcioleciach mocno, wyartykułowanie praw zwierząt, a najpóźniej cyklika Laudato Si papieża Franciszka dość radykalnie zmieniły akcenty stawiane i pozbawiły oczywistości potwierdzenia, które wychodziły z założenia, że można wyzyskiwać zwierzęta dla dobra człowieka. Ważne jest, że w tym kontekście stawia się problem statusu moralnego zwierząt, ale ze względu na ograniczone ramy odsyłam do wcześniejszych publikacji albo do publikacji po tym tekście. Proszę Państwa, dalszą część pominę, patrząc na zegarek. Dwa zdania podsumowania. Wrażenie, że dość trudno obecnie o jednoznaczną opinię dotyczącą etycznej oceny ksenotransplantologii ze względu na ową złożoność i na to, że po uwzględnieniu wszystkich elementów mamy bardzo wiele możliwych wariantów rozwiązań postrzegać. W zależności od tego, jak postawimy akcenty i które obszary problemowe uznamy za decydujące, rozstrzygnięcia będą się dość wyraźnie
różnić. To, co myślę, że jest właściwym wnioskiem, to to, że w ocenie moralnej należy tę zwolność uwzględnić i słowo holistyczne jest tu słowem kluczowym w moim odczuciu, a więc zbierające wszystkie możliwe akcenty czy aspekty w wszystkich możliwych stron. Ponieważ sytuacja jest dynamiczna i kolejne działania, osiągnięcia mogą modyfikować te czynniki istotne, no to konieczne jest monitorowanie tej sytuacji i być może, że za kilka albo kilkanaście lat, gdybym prezentował to przedłożenie, niektóre wątki w ogóle nie musiałyby dojść do głosu i być może ten ostateczny wniosek byłby lekko inny. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam. Dziękuję bardzo panu profesorowi za otwarty referat. Otwarty w tym sensie, że stawia pytania, na które dzisiaj nie odpowiemy jeszcze. Pytania, czy w ogóle kiedykolwiek odpowiemy, ale jego wartością była ta, wartością było to, że te pytania padły i że one są otwarte, że się nie narzuca odpowiedzi i nie ma jednoznacznych stanowisk ani takich wielkich organizacji, jakim są kościoły różne, ani też jakieś świeckie poza kościoły organizacje. To jest trudny problem. Bardzo panu profesorowi dziękuję za ten referat. Pytanie, pan prezes, proszę. Bardzo dziękuję za oba referaty, które niewątpliwie bardzo poszerzają naszą percepcję całego procesu terapii, jaką jest transplantologia. Ja jestem genetykiem zwierząt, zatem zapytam o coś, co mnie intryguje w zakresie wykorzystania zwierząt do ksenotransplantacji. Ja może tytułem wstępu powiem tak, że my patrząc na zwierzęta, dzielimy je na takie trzy, na ssaki, na trzy takie umowne kategorie. Zwierzęta laboratoryjne, to głównie będzie mysz i szczur, zwierzęta gospodarskie, w tym jest świnia i inne gatunki zwierząt, i zwierzęta towarzyszące, jak na przykład pies i kot. I zadam pewne przekorne pytanie, czy jeżeli patrzymy na świnię jako gatunek gospodarski, to nie mamy generalnie problemu etycznego z wykorzystaniem produkcji trzody chlewnej do produkcji mięsa. Oczywiście ja pomijam kwestię spojrzenia, czy powinniśmy spożywać produkty zwierzęce, czy też nie. Mówimy w tej chwili o tej kwestii etycznej. Natomiast Państwo referenci podnieśli tę kwestię percepcji tego gatunku, jakim jest świnia domowa, do wykorzystania na potrzeby ksenotransplantacji. Ja osobiście, o ile te modyfikacje genetyczne nie pogarszają dobrostanu świń, to one generalnie są utrzymywane w takich samych warunkach, a nawet bym powiedział znacznie lepszych niż w warunkach produkcyjnych. I ten dylemat jakby etyczny nie jest dla mnie taki wyrazisty. Natomiast ja przekorne chcę zadać następujące pytanie. Ważnym gatunkiem modelowym, dużym w badaniach biomedycznych jest pies. Akurat genetyką psa się trochę zajmuje. I wyobraźmy sobie zupełnie teoretyczną, bo ja nie znam takiego przykładu, sytuację, że chcielibyśmy wykorzystać do ksenotransplantacji tkanki czy narządy pochodzące od psów, czyli byśmy hodowali te psy po to, żeby pozyskać te tkanki czy narządy podobnie jak od świni. I tu oczywiście prawdopodobnie u wszystkich nas pojawia się sprzeciw, żeby tak wykorzystywać psy, nawet w kierunku dobra pacjenta, bo pies ma zupełnie inny status w relacjach z człowiekiem. Czy mógłbym prosić o krótki komentarz, bo świnia jest dosyć wygodnym w tych rozważaniach obiektem, ponieważ świnia jest wykorzystywana przez człowieka do produkcji żywności. Przepraszam za tą przedługą wypowiedź, ale gdybyśmy spojrzeli na również inne gatunki ssaków, które mogłyby do ksenotransplantacji potencjalnie być wykorzystane. Ja bym dodał kota wykorzystywanego przez koncerny kosmetyczne też. Oczywiście zapraszam do odpowiedzi, także panie profesorze Hrzelewicz.
Proszę Państwa, no właśnie ta teza, którą Pan Profesor podniósł, mianowicie no, skoro konsumujemy zwierzęta, czyli świnie, no to w takim razie problemu darstwa organów od świn nie mamy. No wydaje się, że już ten wątek nie jest tak oczywisty, jeżeli popatrzymy w tej chwili na ruchy ekologiczne, na rozwój weganizmu i wegetarianizmu i tak dalej, to myślę, że wiele argumentów tak oczywistych, że no, możemy wykorzystywać w nieograniczonych ilościach. To samo dotyczy, nie wiem, polowania na zwierzęta i tak dalej. Rzeczy, które, ja twierdzę, że one wynikają ze sposobu rozumowania, który był utrwalony w Europie przez wieki, tak? Nie mamy prawa, my możemy wyzyskiwać w jaki sposób chcemy. Ponieważ ja jeżdżę na spotkania bioetyków i innych z tej grupy, w obszarze zwłaszcza języka niemieckiego, ale także na niektórych spotkaniach anglojęzycznych, pojawienie się sformułowanie nieludzka osoba. I na niektórych konferencjach mnie to już nawet drażni, ale prawdopodobnie chodzi o to, żeby z tego wahadła etycznego, kiedy mówiło się, że no, zwierzęta należy wykorzystywać dowolnie, nie mają żadnych praw, żeby pokazać drugą stronę odpowiedzi, posiadają status moralny, w związku z tym należy także o nie zadbać, należy także ich prawa respektować. Ja zdaję sobie sprawę, że inaczej będziemy odbierać zwierzęta, które są nam bliższe, także w sensie emocjonalnym, ale czy to upoważnia do tego, żeby w sposób dowolny podejść do chociażby od naszej przysłowiowej czy centrum stojącej świni? To, na co zwracano uwagę w wcześniejszych już dyskusjach czy analizach, to jest to, że radykalnie zostaje zmienione środowisko jej życia. Panowie profesorowie mówicie, że jest bardzo dobrze, no bo świnia ma się dobrze. Tak, ale ona jest, że tak powiem, w warunkach całkiem innego hodowania niż normalna świnia, która może zażywać rozkoszy bycia w chlewie, tak? Albo to środowisko jest jednak modyfikowane. Potem, czy mamy prawo do modyfikacji genetycznych bez kontroli? Ja jestem zdania, że odpowiedź Papieskiej Akademii Nauk jest tu zasadna, że tego typu działania także muszą być monitorowane, że to nie może być pełna dowolność ingerencji genetycznej. No tylko tyle na razie, widzę, że Pani Profesor się także włącza, może potem dopowiem. Rozumiem, że Pani Profesor Chyrowicz chce również zabrać głos w tej sprawie. Znaczy, no zostałam wywołana z tablicy, nie mam niczego specjalnie oryginalnego może do powiedzenia, ale jak mówimy o tych zwierzętach towarzyszących, to oczywiście zwracamy uwagę na to, że nawiązuje się jakaś relacja pomiędzy człowiekiem i zwierzęciem i to potem jest znacznie trudniejsze. Ale ludzie hodują również świnie i mają z nimi bardzo bliski kontakt, także ja bym tutaj takiej różnicy jakiejś znaczącej nie dostrzegała. Poza tym psy też były wykorzystywane do doświadczeń związanych z transplantacjami, na przykład do prób przeszczepu głowy, także że to nie jest tak, że one nigdy w tych eksperymentach nie uczestniczyły. Eksperymenty Pawłowa, tak? Koniec wypowiedzi czy brak kontaktu? Tak? Mi się wydaje, że. No dobra. Bardzo proszę. Michałowicz, bardzo dziękuję za te obydwa wykłady. W wykładzie pana profesora zainteresował mnie wątek informed consent. To jest niesłychanie, ja jestem genetykiem człowieka, zajmuję się genetyką człowieka, również poradnictwem genetycznym od bardzo wielu lat. I w poradnictwie genetycznym ta świadoma zgoda, czy raczej jak po polsku lepiej oddaje sens informed consent, uświadomiona zgoda, tylko to nieładnie po polsku brzmi, dlatego się tego nie używa. I pewnie ze względów językowych słusznie. Otóż. Aha, dobrze. Dobrze. Ale to tutaj mówimy o czymś nieco innym, dlatego że to ma wynikać ze zrozumienia tego, co się będzie dalej działo, prawda? Otóż. Jak uczy życie i praktyka w poradnictwie genetycznym, każdy fachowy, profesjonalny genetyk będzie tego procesu przestrzegał bardzo rygorystycznie. Ale
Życie jest takie, że nacisk pieniądza powoduje, że ten element zostaje najpierw banalizowany, upraszczany, a w końcu de facto eliminowany, chociaż na piśmie istnieje. Nie jest świadomą zgodą w badaniach genetycznych świstek podpisany przez kogoś gdzieś w biegu na korytarzu i nie wiadomo czemu służący tak na dobrą sprawę. Znaczy nie, wiadomo czemu służący. Zostaje wpięty do skoroszytu i tam jest, na wszelki wypadek, prawda? Obawiam się, że przy problemie, który pan profesor poruszał, przy ksenotransplantacjach ta również przywoływana industrializacja przygotowywania organów będzie przez nacisk pieniądza prowadziła do podobnych problemów. A to za sobą pociąga bardzo poważne problemy natury etycznej, moralnej, społecznej, prawnej, każdej. Tak mówi doświadczenie i przykro mi, że muszę to stwierdzić, ale tak jest. Dziękuję bardzo. Krótko pan to się przeniesie. Gdy idzie o scenariusz, natomiast to etyka zawsze była tego zdania, że stawia poprzeczkę wysoko, tak? Jeżeli stwierdzimy, że realia są takie i obniżymy je, to będzie jeszcze gorzej. Natomiast problem braku świadomej zgody, no ja go przeżywam raz czy drugi, będąc sam klientem albo pacjentem w szpitalu, tak? Gdzie proszę mi podpisać to i to, a kiedy proszę o wyjaśnienie, to nagle jestem pacjentem upierdliwym, który czegoś tam się domaga. Ale z drugiej strony, panie profesorze, jestem w komisji bioetycznej i żaden projekt nie przejdzie, kiedy nie ma podanego formularza zgody, nie są, że tak powiem, pewne czy dokładnie doprecyzowane, aż do absurdu. 1 na 10 milionów możliwości, tak? Czyli, przepraszam państwa za słowo, ale w naszym języku ono funkcjonuje. Dupochron jest, natomiast w praktyce potem wykorzystywanie tej zgody, tak, czy tego formularza zgody jest redukowane do sformułowania, proszę to tu podpisać, tak? Także, ale zgadzam się całkowicie, że ten scenariusz jest niestety niebezpiecznie bliski. Dziękuję bardzo. I myślę, że to już czas nas, że tak powiem, nawet przegonił, tak? No, dziękuję uczestnikom, a zwłaszcza dziękuję naszym referentom. Bardzo dziękuję. Oddaję głos panu profesorowi. Jeszcze raz bardzo dziękuję naszym referentom, bardzo dziękuję państwu za uczestnictwo. Ja chcę zapowiedzieć, że taka nasza jest umowa pomiędzy organizatorami tego seminarium, tak, świadoma zgoda, i wykładowcami, że będziemy mieli te referaty opracowane w postaci naszej książeczki, która ukaże się wiosną przyszłego roku. Będzie dostępna też jako PDF na naszej stronie. Jeszcze raz bardzo serdecznie państwu dziękuję, kłaniam się nisko i zamykam tą dzisiejszą sesję. Dziękuję bardzo, do widzenia.